Dla wszystkich spragnionych rozrywki mamy długą listę atrakcji nadchodzących w najbliższym czasie. Sylwia Purta, dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie Studia 105. Klimatyczna i wypełniona floydowską nostalgią. Tak określana jest muzyka formacji Amarok. A jak brzmi na żywo? Można się przekonać już w najbliższą sobotę, kiedy to zespół wystąpi w klubie 105. Amarok ma za sobą ponad 20-letnie doświadczenie muzyczne i 6 wydanych albumów studyjnych. Dzień później do Koszalina ponownie zawita duet Ponad chmurami. Ich specjalność to delikatne brzmienia i wykorzystanie tekstów polskich poetów i poetek. A 11 maja całkowity zwrot akcji nastąpi wraz z wydarzeniem Piąte urodziny No Fun Booking. To gratka dla fanów ekstremalnego metalu. Tym razem zagrają aż 4 składy. Z kolei na dużej scenie Centrum Kultury 105 pojawi się 10-osobowa grupa muzyków z programem Koncert Muzyki Świata. Artyści zaprezentują m.in. arie ze Skrzypka na dachu, hity operetkowe, muzykę z filmów Piraci z Karaibów oraz Zapach kobiety, ujmujące ballady gruzińskie oraz francuskie i włoskie przeboje. 8 maja na tej samej scenie długo wyczekiwany kabaret Hrabi. Artyści ostrzegają, że podczas występów dochodzi do przypadków zasłabnięcia ze śmiechu. Ale chyba tak źle nie będzie. A w drugiej połowie maja szykuje się koncert podopiecznych sekcji Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Przed widownią pojawi się łącznie ponad 100 osób, można więc liczyć na wspaniałe widowisko. Na afiszu kinowym aktualnie pierwszy fabularyzowany film o muzycznej ikonie. Back to Black – historia Amy Winehouse. A dla fanów kina akcji – gratka Civil War opowiada alternatywną historię Stanów Zjednoczonych ogarniętych II wojną secesyjną. Kryterium przygotowało również repertuar dla najmłodszych widzów. W sobotnie poranki dzieci mogą obejrzeć Kicie Kocie w przedszkolu, Moją gwiazdeczkę, Ucieczkę ze Zwierzowersum i Nowe przygody Basi. Wielkimi krokami zbliżają się dni Koszalina. W tym roku urodziny miasta będziemy świętować dwoma wielkimi koncertami w amfiteatrze oraz licznymi imprezami na rynku staromiejskim. Część wydarzeń będzie miała charakter ludowy i nie zabraknie nawiązań do powieści i filmu Chłopi. Choć do Dnia Dziecka zostało jeszcze trochę czasu, już teraz zapowiadamy zaplanowane przez nas z tej okazji wydarzenie. W koszalińskim amfiteatrze wystąpi Palion. Znany youtuber zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej płyty Tryb Kreatywny. To wszystko w tym wydaniu Studia 105. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za miesiąc.